pewnością niektórzy przykładnie poszczą w dzień wigilijny, ale tuż po pierwszej gwiazdce i opłatku zasiadają do sutych kolacji. Nie inaczej w Boże Narodzenie i Świętego Szczepana oddajemy się długim obiadom. Nic dziwnego, że nasze brzuchy mają dość. Dlaczego? Objaśnia dietetyczka Anna Ligenza z Palety Diet. Pożywienie, które spożywamy przy stole wigilijnym, zazwyczaj jest bardzo ciężkostrawne, zazwyczaj jest go bardzo, bardzo dużo i jemy go w zły sposób, czyli za szybko. Produkty takie jak na przykład kapusta zasmażana jest dodatkiem mąki, tak? Zazwyczaj tam jest boczek, coś co powoduje, że jest ten produkt ciężkostrawny. Dodatkowo na przykład pierogi tak samo obsmażamy, czy karp jest w panierce pieczony na dużej ilości oleju i te produkty po prostu powodują dyskomfort dla naszego żołądka. Drugą taką rzeczą jest to, że my też często się przejadamy. Ilość tych produktów, które są spożyte, jest za duża. Informacja z naszego żołądka do mózgu o sytości dochodzi dopiero tak około po 20 minutach i my często siedząc przy stole czujemy się syci, a to już jest za dużo dla naszego żołądka. Też przez to właśnie dochodzi do takiego nieprzyjemnego uczucia. I też gdy jemy i mówimy albo śmiejemy się, połykamy dużą część powietrza, która powoduje wzdęcia, tak? Więc dlatego to jest bardzo, bardzo takie niekomfortowe. Tak samo jak alkohol spożywany przy stole, który jest bardzo taki popularny przy świętach, powoduje u nas niestrawności. Jeśli już przydarzyła nam się uciążliwa niestrawność, z pomocą idzie natura, czyli różnorodne zioła. Bardzo fajnym sposobem jest na przykład wypijanie takich ziołowych herbat, na przykład rumianku czy mięty pieprzowej. One fajnie wspomagają nasz układ pokarmowy w trawieniu. Dodatkowo też wtedy ważne jest, żeby dodatkowo się nie przejadać, tak? Nie jeść kolejnych produktów, które będą obciążać nasz organizm. No i tutaj tak samo jak wspominałam wcześniej, picie dużej ilości wody jest bardzo sprzyjające. No a już w takich najgorszych wypadkach dobrze jest zastosować sobie siemię lniane, tak? Na przykład napar, zjeść kilka łyżeczek takiego już zrobionego siemienia lnianego i on też pięknie łagodzi nam wszystkie dolegliwości. Może być też tak, że na uroczysty świąteczny obiad podajemy deser z egzotycznymi owocami. I bardzo dobrze. Kumkwat, litchi, marakuja i pompela to bomby witaminowe. Persymona to źródło potasu, a granat błonnika. Jeśli jednak nasz brzuch nie jest międzynarodowy i po takim deserze się buntuje, to sięgnijcie po rodzimą malinę, z której sok oczyszcza z toksyn system trawienny. Życzymy zdrowych świąt!